Dzień dobry, w dzisiejszym filmie nagram dla Was tutorial żółtego słonecznikowego makijażu, czyli makijażu typowo na wiosnę. Oczywiście inspiracją był tutaj słonecznik. Najpierw nakładam na twarz podkład, jest to Bourjois Healthy Mix numerek 51. Po wklepaniu go gąbką czas na korektor i to jest Instant Anti-Age z Maybelline. Również wklepuję go gąbką. I następnym krokiem będzie puder matujący. Używam pudru z Golden Rose. Ok, czas na brwi. I do akcji wkracza pomada z Anastasia Beverly Hills, kolor taupe. Gdy brwi są skończone, przechodzę do makijażu oka. Na początek oczywiście baza z Urban Decay Eyeshadow Primer Potion. Wklepuję ją palcami. Następnie z nieba spada mi paleta Morphe James Charles. Ale zanim zacznę wykonywać makijaż, przyklejam sobie taśmę, która sprawi, że moje cienie będą wyglądać jeszcze lepiej. Ok, zaczynamy. Na pierwszy rzut cień pomarańczowy na całą powiekę, ale koncentruję się głównie w załamaniu. Jak widzicie, cień jest bardzo dobrze napigmentowany, więc wystarczą dosłownie dwie warstwy i wszystko wygląda ładnie. Następnie blenduję granice czystym, puchatym pędzlem. No i kolejna kolor żółty, soczysty, piękny żółty i nakładam go na całą powiekę. Później dokładam sobie jeszcze trochę pomarańczowego. I pora na czarny eyeliner. Ja swoją kreskę wydłużam sobie odrobinę w wewnętrznym kąciku, czyli robię takie kocie oko. Tuszuję rzęsy i przyklejam sztuczne. W międzyczasie kicham raz, dwa razy. Rzęsy przyklejone, jak widzicie, są piękne i bardzo wyraziste. Przechodzę teraz do malowania dolnej powieki. Te same cienie, pomarańcz i żółty. No i wszystko blenduję. Jak widzicie, makijaż jest bardzo prosty w wykonaniu. Biała kredka ląduje na linii wodnej. No i konturowanie twarzy. Używam paletki z Make Up Revolution i ten ciepły, jasny brąz do opalenia skóry i wykonturowania. Następnie z palety Morphe James Charles używam tego pięknego cienia jako rozświetlacza. Jak widzicie, bardzo przypadł mi do gustu. Tuszuję dolne rzęsy. No i na sam koniec pomadka. Jest to taki ciepły brąz z NYX Liquid Sweaty. To jest kolor, który nazywa się Sandstorm. No i tak prezentuje się już gotowy makijaż. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia. Pa!